Słuchajcie, ja chciałam krótko wam powiedzieć świadectwo naszego wychodzenia na ulicę. Pamiętam, kiedy Agata powiedziała, że jeżeli chcemy usługiwać w darach duchowych, w słowie wiedzy, to ona wychodzi i żebyśmy się nie bali. Będziemy tam koni i nawet jak nas myślamy, to ona bierze to na siebie. I ja tam pierwszy raz wyszłam i strasznie się bałam. I Agata mnie zawołała i mówi, masz mikrofon, mów. A ja pytam się jej, ale co? Ona mówi, nie wiem. I dała mi ten mikrofon i byłam tak spięta, że ciężko mi było cokolwiek wyłowić z rzeczywistości duchowej. Ale jak się modliłam kiedyś podczas nabożeństwa i zapytałam Boga, co mam robić, to On mi powiedział, idź do ludzi. Myślę sobie, kurczę, jak? Z czym mam iść do ludzi? I stwierdziłam, że wezmę Agnieszkę, bo tak mi przyszło do głowy i miałam takie pragnienie, żeby ją wziąć. Że tam na tym miejscu pod rotundą będzie sporo też obcokrajowców. I jak się, słuchajcie, okazuje, Agnieszka głosi Żydom, tłumaczy nasze świadectwa na język ukraiński, głosi w różnych językach, rozmawia z Niemcami, więc to w ogóle mistrzostwo świata jest. Natomiast zaczęłyśmy tam wychodzić na początku we dwie, dzisiaj nas jest dużo więcej. I powiem wam, że uwalniałyśmy słowa wiedzy i nikt się nie zatrzymywał. Nie wiedziałyśmy, czy to jest w ogóle to, czy mówimy prawdę. Ja wracałam do domu i myślałam, Boże, a jak ja zmyślam? A jak ja zmyślam połowę rzeczy tym ludziom, co mi przyjdzie do głowy? Poczekaj, i wiecie, i zaczęło się od prostych rzeczy. Stwierdziłyśmy, że po pierwszym ogłoszeniu idziemy do KFC coś zjeść. Zamówiłyśmy kubełek cały z kurczakiem i w pewnym momencie mówię do Agnieszki, słuchaj, ja muszę podejść do tego człowieka. I tak stoję z tym kubełkiem, a ona mówi, a co masz dla niego? Ja mówię, nie wiem. Nie masz żadnego słowa, nie wiem. No nie mam, ale muszę do niego podejść. Więc jak tak się wahałam, to Agnieszka mówi, to idź, daj mi ten kubełek. I poszłam. I kiedy podchodziłam do niego, to już wiedziałam, co od niego chcę. I to było niesamowite. Nie miałam nic na początku, dopóki nie wykonałam ruchu. I powiem wam szybko jedną rzecz. Dzisiaj wychodzimy na ulicę i mówimy słowa wiedzy i uwalniamy to do ludzi. I rzeczy są niesamowite. Czasami ty nie widzisz, ale ci, którzy stoją z tyłu, widzą, jak ludzie się na chwilę zatrzymują, obracają, że to jest do nich. Ten, kto chce i ma odwagę, to podejdzie. Ten, kto się boi, nie podejdzie. Ale są niesamowite rzeczy. Raz idzie starsza pani, ja mam słowo wiedzy, że jest reumatoidalne zapalenie stawów, że jest tu kobieta, która na to choruje. Uwalniam to, myśląc, że to jest do niej. Obracam się za siebie, a tam stoi młoda dziewczyna, ma wytrzeszczone oczy i mówi, to ja. I to jest niesamowite. I modlę się o nią, mam jej numer telefonu. Okazuje się, że jest osobą wierzącą, która odstąpiła od Boga na kilkanaście lat przez swojego partnera i teraz znowu Bóg do niej przemówił, że ma porzucić wszystko i ten kompromis, w który weszła, po to, żeby z tego wyjść. I chcę wam powiedzieć, jak mnie to ubogaciło. Uważam, że to jest najlepsza rzecz w moim życiu, która mnie spotkała, że wyszłam na ulicę i w ten sposób usługujemy. To jest ewangelizacja, ale też bardziej ukierunkowana na człowieka, taka modlitewna, gdzie rozmawiamy z człowiekiem face to face. Ja dzisiaj wiem, że jak kładę ręce na człowieka i jak się o niego modlę, to poznam rzeczy, w których jest, które były i z którymi się boryka. Te, które na dany czas daje mi Duch Święty, żebym uwolniła do jego życia. Te, które go poruszą. I on zawstydza tych, którzy myślą, że są najmądrzejsi. Chcę wam powiedzieć, że po tej usłudze, jak Tadeusz zawołał mnie, żeby wam tu usługiwać, kiedy nie było Artura i Agaty, to słowo wiedzy ze mnie płynęło. Ja prorokowałam, modliłam się jak nigdy dotąd i to było bardzo proste. Prostsze niż wcześniej, dlatego że wyćwiczyłam się na ulicy. Amen. I chcę was tym zachęcić, bo wiele ludzi myśli, że nie ma słowa wiedzy. To jest nieprawda. Ty masz to słowo wiedzy, tylko musisz to wziąć przez wiarę, bo często nie dostaniesz nic, a będziesz musiał podejść do człowieka i mówić do niego to, co ci serce podpowiada. Amen. Czasami będziesz chciał o niego płakać i to wystarczy, abyś go przytulił i poruszył jego serce. Amen. Ludzie na ulicach mówią nam to, że nigdy nie spotkali takich ludzi. Mówią nam to, że nikt nigdy nie powiedział do nich takich słów. To nie muszą być proroctwa i cytowanie Pisma Świętego. Amen. Ale często mówisz prostą rzecz, która porusza jego serce. I to jest coś, co nas bardzo ubogaca. Jeździmy tam czasami mocno zmęczeni, a okazuje się, że po tej usłudze mamy dwa razy więcej energii, i tak naprawdę wielokrotnie to nam usłużyło. I wiecie co? Zauważyłam ostatnio, że
to przyspiesza nasze uświęcenie. Amen. I to jest niesamowite. Dziękuję.